Agora e na hora da nossa morte. Amém. De Senhor, este menino está posto como sinal de contradição. Somos neste mistério um particular auxílio de Deus para todos os amigos. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Jest serduszko, gdzieś na kolanie serduszko. A ja to mam, że nie widać. Kto ma jeszcze jakiś znak? Ja mam serduszko. Ja tylko jabłuszko ja mam. Tak, to są błogosławieni. Ja ten pan radość. To była beatyfikacja 13 maja. Thank you.
jako pomoc i nieustanna obrona.
Dzisiaj, Maryjo, wybiła godzina naszej rewizyty, przyjścia do Twojego serca. To miejsce jest sercem sanktuarium Matki Bożej w Portugalii, w Fatimie. To serce zostało otwarte dla nas wszystkich, bo to serce jest Matki, czułej, cierpliwej, kochającej nas wszystkich. Dziękujemy Ci, Maryjo, za tą wielką łaskę, że przybyłaś z dalekiego kraju do naszego miasta, że nawiedzasz w sposób szczególny nasze rodziny, każdego z nas przez peregrynację Twojej świętej statuły i przez otwarcie naszych serc. Dzisiaj w moim sercu kapłańskim, na tym ołtarzu i przed Tobą, Maryjo, składam całą moją wspólnotę parafialną pod Twoim wezwaniem, którym jestem pasterzem Maryjnej Wspólnoty Fatimskiej. Każdego z osobna i wszystkich razem. Rodziców, rodziny, dzieci, młodzież, liturgiczną służbę ołtarza, grupy modlitewne, ludzi starszych w podeszłym wieku, chorych i cierpiących, wychowawców, nauczycieli, szczególnie tych, z którymi jestem związany, z Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku, z Gimnazjum Kłobuckiego i Szkoły Podstawowej nr 4. Maryjo, tyle mamy Ci do powiedzenia. Przyjmij te nasze chwile i pragnij wsłuchać się w nasze serca, które będą bić dla Ciebie w tym szczególnym miejscu przez te kilka dni. Przyjmij nas, pątników, którzy przybywamy do Ciebie z ogromną wiarą, ale i z wielką radością serca. Poświęcamy Ci rozpoczętą budowę Twojej świątyni. Mamy wielką nadzieję, że to będzie też piękne, małe sanktuarium fatimskie, do którego wprowadzi się na stałe. I ufamy i głęboko wierzymy, że od samego początku byłaś z nami, jesteś i pozostaniesz do końca wszystkich pokoleń, aby chwała Twoja rozbrzmiewała po wszystkie krańce ziemi. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, nasza śliczna Pani z Fatimy, patronko nasza, prowadź nas, nasze rodziny, naszą parafię i bądź jej opiekunką. Maryjo, Tobie ufamy i Tobie się powierzamy. Amen, 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 Maryjo, amen, 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 Maryjo. Módlmy się, drodzy bracia i siostry, aby moją i waszą nasz Boży, o Bóg Ojciec, Najświętszy sakrament oznacza przejście od starego do nowego przymierza. Sprawa, byśmy porzucili stare grzeszne przyzwyczajenia i odnowili się w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zostawimy. 4917, a 5
No ładna jest ta, no ta jest śliczna. No jeszcze te ząbki takie mają. Mamy wszyscy wygląda. Proszę Państwa, najpierw spróbujecie Państwo wina Porto, znaczy port wine, to jest inaczej wino Porto. W ręku. Wygłos, cinquent. Chefschwar, frio i diapositivo. Licor de amêndoa, 20 graus, suave, doce, deve-se tomar frio. Przede wszystkim chcę podziękować za łaski, którą Ciebie, Maryjo, moja rodzina doznaje, a szczególnie za moją szczęśliwą operację. Najlepsza mateczko, mam również prośbę, a w tym szczególnym miejscu proszę Cię za wstawiennictwem błogosławionego Ojca Pio, o Twoją matczyną opiekę i światło Ducha Świętego za Pawła i Maćka. Polecaj swemu synowi mojego męża, córki z rodzinami, rodzeństwo, teściową sąsiadów z bloku i wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Miej w opiece Ojca Świętego Jana Pawła II, największego pielgrzyma naszych trudnych czasów, naszą parafię pod Twoim wezwaniem i rozpoczętą budowę świątyni Twoją na Twoją cześć. Tobie, Matko, polecam duszę moich rodziców, anieli Tadeusza, moich dziadków, cioci i wujka oraz wszystkie dusze wszyscy cierpiące. O szczęśliwe narodzenie wnucząt prosi Cię babcia, przyszła babcia i za zmarłego Zenona zechcę. Matko, proszę Cię, opiekę nad moją rodziną i pomoc w trudnych chwilach życia. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymi otaczasz moją rodzinę.